Lipiec jest dla nas miesiącem szczególnym, ponieważ w tym czasie obchodzimy imieniny aż trzech najważniejszych kobiet dla tego pałacu. Pierwszą z nich jest Aniela Zamojska z Potockich Zamojska, żona pierwszego właściciela Kozłówki Konstantego Zamojskiego. Również imieniny w tym miesiącu obchodzi jego matka Anna z Mycielskich, a także Róża z Potockich Zamojska, która była matką drugiego właściciela Kozłówki, Adama Zamojskiego. Sporą atrakcją dla zwiedzających są na pewno panie, które spacerują tutaj i na zewnątrz, i po ekspozycji w stylizowanych sukniach. Robią naprawdę olbrzymie wrażenie. Nie jest to atrakcja codzienna, więc często też wszyscy chcą się z nami fotografować. Poza tym też dla naszych gości przygotowaliśmy pokaz florystyczny mistrza Piotra Marca. Dodatkowo nasi goście mogą zagrać w petankę. To jest bardzo popularna w Europie Zachodniej gra, w tak zwane bóle. Poza tym można też namalować dla naszej hrabiny imieninowy bukiet, dołożyć właściwie kwiat do imieninowego bukietu.